Dalej. Dalej. Zepcięte Ty macie musisz auto. siąść. Siądź, siądź, siądź. Ty musisz, będziemy się Dziadek, trzęsić. siadaj tu do nas. Przejdź w lewo trochę. Dziadek, w no lewo, dobra, dawaj teraz ty. Zepcięte auto. Dziadek, w dalej lewo. Nie mogę, w czekaj. Dziadek, nie to auto! Jak to nie te? Dobra, prowadź to, prowadź to, prowadź to. No otwórzcie, kurwa, mam oknę. Dobra, ja jadę tym, bo inaczej jest problem, będzie. Dobra, biorę. Dziadek, łapię cię pod ramię. Lecimy. Ja go tu złapię, dalej, ja go tu złapię pod ramię. Wsiadajcie. Weź go nie za kufo. Siwy i czekoladka niech wsiądzie do mnie. Ja wam powiem, że ze mną jest źle. Dobra, jedziemy. No nie zdążycie już chyba. Dobra. W konwoju mnie. W konwoju będę jechał. Dawaj. Jedziemy, kurwa, po pewności. Kurwa, co jest? W drugą stronę? Ale bryka, ty! Dobra, w drugą stronę! Ty, ale... Jaki ten mam, zaczyna psikać. A gdzie te stand-upy, miły? Możemy podjechać, sprawdzić. Tylko gdzie to jest i czy to na tym serwerze na pewno. A na jakim, na jedynce to jest? Czy... Nie wiem, nie widać nawet, kto tam jest. A to jest tu? Mi się wydaje, że to nie jest na tym. No na dwójce. W sumie ja tak nie widzę, ale... Kurwa! A! Nie! O kurwa! Kurwa! A Jezus! Żeś mordę! Znieś go stąd, bo zaraz inni kurwa go przejadą. No dobra, dobra. Ej. Jedźmy do szpitala. Co się stało? Kurwa. O kurwa! Wyjeba... Ja pijam. Dziadek leży. Dziadek. Jedźmy do szpitala. Kurwa, może nie zauważyłem, ojcu. Macie tyle siły, żeby dziadka wziąć z ulicy? Weźcie dziadka z ulicy. Nie, już nie mam tyle siły. O Boże. Kurwa, więc... Tutaj kolegę biorę. Dziadek, kurwa, tu jest autostrada. Co się stało? Nie zauważyłem, że coś jest. Ty, czerwony, wysiadaj. Biorę tu cię po pachę. Czyli wsadzam się na tylne siedzenie. Siwy. Babcia tu leży. Dzwoń po Wasyliego! Dzwoń po Wasyliego! Pierdole, babka leży, dzwoń dziadek leży. Babka leży, dobra, dziadek. Wszyscy leżą. Dziadku, wszyscy leżą. No dziadek z babką też leży. Kurwa. My tu się sami pozabijamy. Coś pan w gardle. Kurwa. A tak sobie wcisnąłem. Kto kierowcą był, dziadek? Że takie rozpierdol? Wyjmij mnie z gardła. Kurwa! Dziadek, co ty tam masz? Babunia, znowu to samo. O kurwa. Co tam masz? Ale przydupiłem. Ja nie wiem, kurwa. Kto u was kierował, panowie? To przez te pasy wszystko. Cholera. Omen, Omen, jak potrzebujecie kierowcy do ekipy, to ja mogę, kurwa, się zgłosić. Wiesz co, my dopóki zapotrzebujemy żywych do ekipy, bo wszyscy inni wleją, kurwa. Panakie, dwa jedyka nie wyjechało. O ja pierdolę, dziadu, a to i tak, a to prawdziwy, nie sztuczny? Ej, to zamówiliście już karetkę, czy nie? Ale właśnie szczęka tego leciała. Jedziesz jakiś tutaj... Szczęka moja nie. Ej, słuchaj. Ja pierdolę. Kurwa, szczęka moja podzie. To twoje. O kurwa, dobra, biorę. Goci, dzięki za suba!
Serdecznie Gleba na czacie, jeszcze raz wielkie dzięki za suba. Dzięki, dzięki! Dziękuję bardzo! Szczęka ci wypadła, wiem. Dziękuję bardzo. O kurwa, tam się jeszcze zderzyli. Jasny chuj, dobra. Istny rozpierdol. Kurwa, dziadziu. O, ale blisko było. Dziadek jeszcze byś dostał od tego tira. Ale cię nie ma, że tak nie może. W sumie ci powiem, że się nie widziałem. Dziadek, może ja ci oddam tą szczękę jednak, co? No jakbyś tak strzelił, to było zdane chyba, ale... To chcesz tą szczękę czy nie, bo nic nie rozumiem. Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję! Chcesz tak czy nie? Powiedz tak lub nie. O, już naprawiłem. Już naprawiłem, ale... weź mu to po prostu do ten... No, gęby to do gęby, kurwa, bo już nie mogę wytrzymać nerwowo. Ojejo. Już pasty mu ten, no protez kupimy i może wytrzyma. Ja na taśmę kleiłem. Dobra, czekaj, tutaj trzeba było ten torek, no nie, czekaj. Co tu się stało? Cholera. Dziadek, no wciskam ci tą szczękę i coś we śnie chcę, kurwa. Wciskaj. Kurwa. No wciskam, wciskam. Kurwa, wciskam, wciskam i nic. Ja bym się pomarzył, ale... Czekaj, czekaj. Może z buta spróbujmy. Halo. Uuuuj. Czekaj, jedzie, może mu... Medyk mu wciśnie. Weszła. Ale jeszcze taki problem, że jedynki brakuje. Przechodziu. Dobra, później ci dostrugam. Kolega dupą poszorował po asfalcie, no. Panowie, co tutaj się podziało? Jezus Maria. Po bojowisku. Emerytów jeszcze tam leży. Położyć się, usiądź. Jezus Maria, jeszcze emeryt. Ale proszę państwa. Panie dobry. Jedynki, no. Gdzieś poleciała. A złota. Dziadu! Kamienie sobie powkładaj! Będzie git! Ja kamień to miałem. Na bok tu przyjdziemy, na bok wszyscy, słuchajcie. Dziadu, pojedziemy później na górnika, to ci złotą wstawię tą jedynkę. Nie, ja słucham jedynkę. A na dzień tutaj jest. Oj, Wasyli! Kurwa, przednia szyba zaliczona. Babcia. Ale nie z dużej prędkości, bo malutku żeśmy jechali. Przepraszam, że się śmieję, ale wiedziałem doskonale, co będzie. Znalazłem jedynkę. Wysło jak wysło. Cały jest pan, panie Dorianie? Nie, bym myślał, no póki co on to jest cały, no. Słuchaj, Wasilino, ja go bym pilnował normalnie, ale akurat muszę mieć w drugim aucie, no to wleciał. Taka pamięć, no. Za mocno zahamował tym. Zahamował i... Mózg operacji, a co? Dawaj, a ja lubię. A słuchaj, jak już tu jesteś, mi ten. Przepraszam, Wasef. Proszę, proszę. 10-4, dziękuję za dzisiaj. No, wciskam, dziadziu. A weź mi jakiś... Pani Darian, pan sobie usiądzie, jak na razie. Na szybko, bo... Zła boli od tych wrzasków. Co pan robi? Co pan robi z tą jedynką? Pan krzywdę zrobił? Mu w szczękę. W szczękę, bo mu ze szczęki wypadł. Jezus Maria. Dosłonę trochę. O, teraz to pięknie. Ale panie medyku, on ma sztuczną szczękę, nieprawdziwą. W porządku. Dobra, nie było tematu w takim razie. No, bo pan już pewnie myślał, że ja mu prawdziwą szczękę palec wcisnę. No proszę pana, ludzie tam kamienie wsadzali, więc no, babcia, ja już wszystko widziałem. Babcia, nie się tak, a to za starych czasów! No to co? A pani jak się czuje? Przepraszam, ale miałem piasek na tej jedynce. No powiem panu, że tak powiem, po tym, jak się znalazłam, wie pan, tam na ziemi, to trochę w głowie mi się zawirowało, ale już jest dobrze. Ale no upadłam na ziemię, nie wiem czemu, ale no dobrze jest. Co ty nosisz, panie medyku, ja mam to dla ciebie. Co ty mi wniosłeś? W sumie nie widziałem, co. Zdrowy rozsądek, bo kurwa chyba ci się przyda. Dobra, dziękuję bardzo. Połóż tam. No. I no użyj czasami, nie? Słucham, panie medyku. Jesteś gościu zawsze. Nogę jakiś
Bandaż, no łokcia, bo coś mnie tak mocno uderzyło, że aż łokciem podtarłem. My tutaj, panowie, dla pana medyka założymy, to będziemy musieli babcię zatrudnić, żeby jakoś szarlotkę upiekła za dzisiejszy dzień. A babunia to kurwa. Ubezpieczenie kupcie, a nie. Może i nawet rodzina zrobić siwemu. Ja mam 70 tysięcy do zapłacenia, panowie i pani. Panie, ale my tutaj jesteśmy raz do roku, a pan jakieś ubezpieczenie od nas chce. Dużo pieniędzy, Wasili, dużo. Ale jakbyś mi dołożył, to bym zapłacił. Dobra, panowie, jedziemy czy nie? Ile to ubezpieczenie? Dobra, to jak wszystko, panie doktorze, to my jedziemy dalej. Dwa tygodnie. No, to chodźcie, panowie. Uważaj na siebie. Chodźcie. Podskocz, Tarek. Podskocz. Nie. Chodźcie. O Jezu, nie tu! Pan poczekaj. Czekaj, ja go tu. Skakuj tu do pick-upa, dziadek, dawaj łapę. Wsiadaj. Siup. O, dobra. No. Dobra. No i na auty jedziemy. Nie, ten jest zadymiony, dawaj, jedziemy tym. Jaguarem. Chodzę, chodzę. Pasy zapnij, pasy zapnij. No, siwy no, Jaguarem. Zapnij pasy. Do miasta. Do miasta! Do miasta jedziemy? No, no, do miasta. Dobra. Nie zapomnieli. Tu! Pojedź po nich! Kurwa. Oskar, kurwa, bo nam uderzy coś. Tu! Wsiadać! Wciskam. A dobra, może spokojnie. Być. Dobra, jedźcie obok, żebyście nie uderzyli w nas. A te pasy zapięte. Pas zapięty. O to chodziło. Nie tak szybko nie jadą. Oskar, kurwa, co to się stało, co? Ty, no ja nie wiem, stary, no bo już dwa razy cię tutaj podnoszą. Cholera, niedobrze się dzieje. Nie, ale ładne to auto. Można jakoś naprawić? Znaczy, no wizualnie to chyba do Janusza trzeba podjechać. Tylko? Kurwa, zetrze z nas miliony. Znaczy, nie wiem, albo do innych mechaników. Ja tam mam jakieś naprawki, ale to tylko silnikowe. Dobra, rozumiem. A z tymi napadami to chyba chuj na dzisiaj wystarczy, co? Można powiedzieć, żeby dwa. Niedobrze. No bo ty tam po kobitkę jedziesz, co? Tak. To ją weźmiemy. I tam tą całą brygadę. A oni się chyba rozjebali, bo ich nie widać coś na horyzoncie. Kurwa! Dobra, jedź, dojadą. Idziemy. Dobra, jedź, kurwa. Jedź, spokojnie, dojadą. My tu musimy chyba w dwójkę jeździć, bo to się źle kończy inaczej. No, trzeba jechać. Jedź po skarpet, później się do nich zadzwoni. Oni żyją na pewno. Jak nie, to... Nie, no na pewno żyją, bo inaczej by Wasilij już tego, tweeta pisał. Kurwa. Kiedy robimy 12 ha stream chat? Na nową mapę? W sumie można zrobić na nową mapę. No dobra. Kiedy teraz? Może koneser jakiś cel byśmy zrobili? Na taki kurde delikatny. Już Don Luciano jest na wyspie, by the way. Jest Don Luciano. Ze starą ekipą. Nie, prost jasne, będzie w piątek albo w sobotę. Nie martw się. No, możemy zrobić cel na Drangstream. I tak się napijemy, no. Słucham? Pod Melinę jedziemy, nie? No. Mógłbym zapytać się, czy kurde nie chcieliby. Znowu tam na Discordzie tak z kamerkami. Kurde. Dawaj. Tu, nie? Czy nie? Nie, bo tam jest ten, tam przystały, a tam jest jednokierunkowa i znowu kurwa były zatrzymania roku. Czekaj, za maskę ściągnę. Jeszcze za nim tam pod... Podejdź. Kurwa, kto tam jest obok?
Halo, halo! O? Halo, halo! Dzień dobry, to ja idę po makaron, bo mi się na gazie zostawi. Dobry. Witam serdecznie. Dobry. No cześć. Co to? Co to my ciebie? Poczekaj, poczekaj. O, dobra, git. Słuchaj. Witam! No witam, witam. Kurwa. To jest zamknięte. Dobrze, żeśmy się nie widzieli. Poczekaj, poczekaj. Bo jesteś zamknięta. Dlaczego ty znowu masz te długie buty? Lubię je. No i dobra. Czekaj. Gdzie reszta ekipy? Proszę bardzo, siup! Kogo? Siup! Siup, siup, siup! Siup, siup, siup! No przytul tutaj też, a nie co to tam. Dobrze wszystko no, było. Ty jesteś przytulem, no nie kręć się już tak. Kurwa! No i co, będziesz tutaj odwiedzać? Tu można coś podziałać w końcu. No jak ekipa będzie, to ja będę, nie? Oj, no już jest ekipa. Siwy, Omen, tu Oskara, żeśmy poznali od Silnego. No, dzień dobry, Oskar, jak jestem? Od Silnego? Tak. Jak powiem, czapki z głów. Na co? Siedzibę jedziemy. Chodź, Scarlett. To jeszcze mamy siedzibę? Kufu! Co ty się ta, co mamy nie myć? Jasne, że mamy. Zawsze była. A ta koleżanka to kto to? A, nie wiem, tak sobie gadałyśmy. Dobra, napierdalamy. Proszę, zapnij lepiej. Ty, już nas gonią. Kurwa, to do nas? O. Nie, to na szczęście nie. Przestraszyłem. Weź lepiej pasy zapnij. A, no tak. Pasy, właśnie. Bardzo dziękuję. Musicie mi przypominać. To tak na wszelki wypadek, jak masz tutaj, wiesz, nawigację w samochodzie, to w lewym górnym... Jak tam, Skar? Tutaj trzymasz pasy. Kto to był, ta koleżanka? Bo głos kojarzyłem, ale nie wiem kto. Właśnie ja też kojarzyłam głos, ale nie pamiętam, jak się nazywała. Jakaś z dawniejszych tutaj... A to jakaś leścikówka musiała być. Tak, pierwszy myślałem, że kurde, przyprowadziłaś kogoś, kurde, takiego, ale... Nie, no sama przyjechałam. Amy mi przypomniała. A ty skoro ciekawe, czy Katia mi odda moją Hondę. No. Katia to dawno nie widziałam. Znaczy Kate. No Katia to mogłaby mi Hondzikę oddać. A nie, kurde. O ile ją jeszcze w ogóle ma. No jak, kurde, jak nie ma, to i tak odda pieniądze. Akurat przyjdzie i będzie zarabiała na mnie. No opowiadaj, Skar. A, wiesz, wjechałam z miasta, po tej całej aferze tam się nie wiem w ogóle. Na wyspę, no. Pojechałam. Też tam byłem chwilę. Tu jest wasze miejsce. No. Wejdziemy. No. Chodź, dziadziu, biorę cię pod ramię. Chodź. Weź mi pomóż z nim. Dobra, bierzemy go, dawaj. Chyba. Chodź, idziemy. To kochanie, ja sam bym trafił po sucho. Zaraz, po co jej bierzemy ze sobą? Zobaczcie, kogo przyprowadziłem! Nie wiem, co wy chcecie. Dzień dobry. Dobra, niech wchodzą. Zapraszamy do środka. To na pewno zobaczę. No, już kurwa zobaczyłem 4 razy. Chodźcie. Weźcie ich za ręce, złapcie, żeby... Chodźcie. No to chodźmy. To idziemy. Dziadek, kurwa, przecież cię trzymamy. Rysiu! Przywitamy się wszyscy w środku, no dajcie spokój. Dobra. Nie no, Javier, Witam starych pracowników. Ty, a ty jesteś czarny? Dziadek. Ja? No? Nie. Ja jestem, no. Dziadek, za górę, światło pana. Biorę cię pod łapę, nie, chodź. Nie, rzeczywiście, może. Tu na górę. O, tu na górę. Dziadek, ślepy, babcia, babcia. Jaki kurwa Fenix. Reumatyzm, a... Tam masz reumatyzm, dzieciaku, jeden. Dziadek, ale chyba czujesz, jak się idzie pod górę. Białe serce, dusze, białe skóry. Ja sam chcę. Jakie tu luksusu, będzie skakane, co? Poczekaj. Muszę być dobra, dziad, babcia idzie, bo ten automat to pewnie
Młodszy od babci. Na pewno. No pewnie tak, no. Dziadek, chodź, chcę usiąść. Dziadek, chodź tu. Moment, ale nie bądź grzeczny. Chodź. Nie, ale ja tu dalej. Jestem humorzysta, dziadek. Babka, ja lubię się śmiać, także spokojnie. Dziadek, siadaj tu. O, chodź, o, no, śmiech to zdrowie. Ale babci nie podchodzi do ten. Siedzisz tam, przodu po jakiś... Nie dojdziemy. Skar. Jak tam znalazłaś sobie kogoś w końcu? Nie, no co ty. No i siup, elegancko. A, będziesz musiał pomóc kobiecom. Mhm. Tutaj. A, bo ja nie mam tego. Proszę tutaj ci. No i siup! O, tuż to. Dziadziu, chodź, bo oni nas na herbatę zaprosili. Chodź, ci drzwi otworzę, przytrzymam. Ale nie, oni niech sobie będą. Czyś to za kurwa zamknięte. Chodź, dziadziu. No, otworzyłem ci drzwi. Chodź. Ty, szafo, a ten? A spadino? Zaraz, zaraz pojedziemy, tylko najpierw tutaj. Pasuje ci postawa. Słucham? Ano. Już, dziadziu. Dziadziu, chodź. Siadaj, dziadziu, chodź tu, kurwa. Dziadek, masz. Siadaj tu. Dobra, pomóż kobietom, proszę. Przyjmuję z tobą. Dobra, dziadek, ma, dziadek się położy. Babunie też wiesz, bo kurde. Ja kurwa, niech ktoś może... Ja się położył dziadkowi. Niech dziadek sobie usiądzie. Ja się poddaję, naprawdę. Mu pałkę trzeba kupić. Flegmę miałem. Ty, bo on nie trafi. Tu, za naszym głosem. To jakaś feralka chyba jest, bo tak grzeje w sumie. Dziadek, chodź, biorę cię pod rękę. Tyk, chodź. Dziadu! Chodź o tu. No. Dziadu! Siadaj tu, odsuwam ci fotel. Gdzie kurwa, nie widzę. Siadaj, o tu odsuwam ci fotel, dotnij fotela, a siadaj. A co to za babcia z dziadkiem tu? A to są potencjalni zakładnicy. Szczerze, to my sami nie wiemy, co my tu robimy. Dobra, pogadajmy. Wzięliśmy ich, bo i tak ciężko ludzi tu. Dobra. No i... Czekaj, czy ty chcesz, oni są... co ty chcesz zaciągnąć babci i dziadka? Do nas. Oni są wykorzystani zarobkowo. Ale aha, też trzeba coś zrobić. Dobra, nie narkotyki. I możemy działać. Kurwa. Właśnie. Czy... Dziadek. Był najlepszy. Otwieram. Tutaj rozpoczynam obrady wielkiego stołu. Pierwsze pytanie, czy ktoś wie, gdzie się zarabia zielone? No to pracy wszędzie. Kurwa idź nie robię, chłopcze, w co innego. Nie pozabijajcie się z tymi rączkami w górę. No. Dobra, dziadziu, grzecznie i spokojniej. Bo my tu o normalnej pracy nie rozmawiamy. My się gdybyśmy realnie zarabiali, to by nas było stać na to biuro? No właśnie. Szczerze? To nawet kurwa nie wiem jak wygląda. Dobra, Ryszu, powiem ci tyle, no. Sam mi gadałeś o brudnych rzeczach, a teraz się wypierasz. Bo... No dziadek na pewno ma brudne gacie, już popuszcza w tym wieku, to nie dziwię się, że o brudnych no dobra, rzeczach rozmawiał. Do rzeczy młodzieży, konkrety. Nie przyszliśmy tu się co kurwa bawić i nie jesteśmy na placu zabaw. Konkrety. Ej, proszę, zatrzymajcie tu karuzelę śmiechu. No powiedziałeś, że w biurze, no to kurwa w biurze to raczej nie bawimy się. Dobra, dobra. Ktoś wie, gdzie no. Tu się zarabia najlepiej? Na jebaniu bogatych. Jak Janosik. Sorry, ja ci powiem, gdzie się zarabia jakiś najlepiej. Pan na ulicy ten, do strip clubu chciałem wziąć. System działania jest prosty, ale skomplikowany. Okradasz bogatych, dajesz biednym. Uh-huh. Współczesny Janosik. A ty blondynko, blondynku? Ja? Ja to chyba siwy, kurwa. Ale pytasz o legalnie czy nielegalnie? Nielegalnie no, oczywiście, że nielegalnie. Napady, a tak to jeszcze nic nie wiem na razie, bo dzisiaj cały dzień spędziłem na górniku z dziadkiem i z babką, bo oczywiście musiałem dziadka i babka pilnować. No a swoją drogą, jak już rozmawiamy szczerze, to wpierdoliliście nam się w napad, kurwa. Ale naprawdę, no tak, było to widać, pierwszy pociągnął za karty, no. My, więc wy byliście wykorzystani przez nas. Ty. Ale to nic! Nie mamy żadnego żartu. To ja nic! Ale my tam przyjechaliśmy ale i pudełka były puste, ale trzeba było z pałki mnie w głowę walić od razu? To przez przypadek, ogólnie zawsze... to po tej wiatrze.
nie mam tak przezwyczajnych wystrzałów. Zdarzyło mi się. Szefo się zamachnął i z kija bejsbolowego babce w głowę zajebał. Tik nerwowy, ja jak przypomniałem sobie, jak mnie Katia na Hondę wyruchała. No, tak. Dupy do dzisiaj mi nie dała. Skoro my tam przyjechaliśmy już pod... Gorzej niż Amy. To może, że wy macie tę całą zawartość przy sobie, co? Gorzej niż Amy. No i co, policja nie przyjechała, myślisz? Dobra. A czym pierdolicie? Konkrety. No trzeba... Dobra, lecimy. Gadaj, lecimy gadaj, na pełnej. Gdzie jest marihuanę. Lecimy na pełnej. Wiemy, że ty wiesz. Słuchaj, dobra. Mam w sobie, nie przy sobie, nic tam nie, kurwa, nie masz. Gdzie masz? Dobra, bierzemy starców i lecimy na zarobek. Sobie. Skar? Dobra, to jedziemy. To co będziemy robić? Napad. Napad z kijem golfowym? Z kijem właśnie, z kijem golfowym. Kurwa, mamy jeszcze broń jedną ostrą. Wszyscy wstali, tylko nie dziadek. Dziadek nie wie, ale jak zobaczą go z tym... A jak wy chcieliście robić napad, to co macie przy sobie? Kto ma klamkę z was? Pod łapkę i masz... Mamy dobrą wymówkę. My bez broni robimy takie rzeczy. Powiem ci tak, czekaj, bo tu go słyszę. Mam kurwa takie alibi, żebyś się spuścił kurwa do mózgu. Omen ukrył dziadka, weź mu tego jedynkę tą wyciągnij, co żeś mu tam dali. Jeszcze troszkę, jeszcze w lewo. To byś chciał kurwa, co? Jeszcze w lewo. No, przepraszam. Teraz mów. No, to mówię, że mam takie alibi. Mnie też tutaj weźmiecie przez ten? No w lewo by dostał. No. Oczywiście, że tak. Dzięki. Dziadek, chodź za moim głosem, drzwi ci otwieram. Chodź. Dobra, chodźcie, chodźcie, damy radę. Idziemy do Sandy? Czy tutaj? Ty sobie dobrze wyobraź sobie, że chodzimy do sklepu, a tutaj babcia z dziadkiem, on ślepy, ale... nie, my chcemy robić napad, a Dorian jest... No chodź, rodzinka. Kurwa, czemu ja się muszę bawić? Skar, musisz mi numer zaraz swój podać. Za mną. Powiem wam, nie wiem co się tu odwala, będę no ci gołe nóżki zabrani z tego. Za mną, a nie przed... Się opiekuj, a później dostaniesz kurwa takie kobiety, że będzie... O, jest bryczek. Zapraszam do środka tutaj. Tak robimy, no, nas dwóch. Scarlett, a ty dalej jesteś pokłócona z silnym? Poczekaj, poczekaj na nich. Weźmiemy ich za tych. Nie no, stare dzieje. A masz tak, maskę? Tak, się z nim zobaczyło. Nie, dopiero co przyjechałam, mówię ci. Kurwa, a ty siwy? Też nie mam maski. Kurwa, ale ten, wy nie macie broni tak czy inaczej, a... Wykorzystamy was. Czego, więc... Dobra, tak. I się podzielimy później. Dobra, on tam sobie da radę z nimi, a my już pojedziemy do Sempi, okej? Okay? Czekaj, to na zadzwonię do nich. Powiem im, żeby do Sandy. Pasy zapnijcie. O! Kurwa. Good shout. Naprawdę. Halo? Już idę kurwa. Spokojnie, do Sandy jedziemy, dobra? Sandy, no dobra. To tam gdzie byliśmy? Ta. A to mi właśnie nie dało. Nie, to chyba tam dalej. No dobra. No to się widzimy na miejscu. No, Co? Co? A! Wykrzyk coś z siebie. Nic, bo... tu... Dobra, to tak zróbmy, dobra. Nie, no dobra. Mów. Nie, no git. No nic, policję widzę, ale... prawo. Aha. Czekaj, bo dziadek siadł za kółkiem. Kurwa. O, to dziadek, zostań! Dobra, jedziemy, oni się tam męczą z tymi. Ej, Dorian, czy my robimy Mokotów V3 powrót starców, czy co? Nie no, ci... Nie, oni, ci starcy, to byli zakładnicy potencjalni. Ale już się Omen nimi zajmuje. Kto tam jeszcze z nimi został? Bardzo. A tylko Omen. I ten blondynek. No, ten blondynek to ich wnuczek, dobra. Dobra, damy coś Omenowi później. Miał tu, by się nie zmieścił. Dorian, może wymienimy się numerami w międzyczasie? No oczywiście, że tak. Dlaczego mu nie? Kurwa. Dawaj numerek Scarlett. Dobra, poprosiłbym numer. Nie pierdol, czy ty zrobisz jakiś film? To jest tu mój numer. Jaki numer? 4, 6,
4, 6, 5. Kurwa! Jeszcze raz bym poprosił. 4, 6, 5. Podawaj mi. 8, 6, 0. 4, 6, 5. Zapisałem sobie. Scarlett. To wyślij mi SMS-ka, proszę. Co tam? Oczywiście. Wyślij sobie jeszcze mój numer, jak coś tu masz sprzedać. Tak. Kurde. To ja. Wysyłam. O! Fotka. O! Coś proszę, tak? Coś mi to pedał gazu nie działał, wiesz? Dobra, jaki numer masz? Masz tutaj. Karteczkę. 779 2 Turian. 4 8 Co? Nic. A jak się zapisać? No, Oskar po prostu zapisz. Oskar, Oskar to dobry gość. Osik. Dobra, dobra, na razie co my robimy? Nie ma, ale... Znaczy, no tutaj czekamy na nich. Tu jest napad, co zrobimy. Tutaj na taki bar. I ten. I czekamy, aż oni dojadą. To może powiedzieć, żebym na bar przyjechał? Ten. Dobra. Tak, tutaj jest bar, czekaj, który, na której jest w przecznicy. Zdrojnego. Na bar przyjeźdź, dobra? Dziadek za... Czekaj, bo dziadek zajebał w ten ścianę i musimy do szpitala jechać, bo się źle czuje. To co, może zaczynać mamy? No nie wiem, a kurwa, jak chcecie zaczynać, jak nikogo nie macie? No mamy, podstawimy Siwego i Scarlett, nie? Bo oni tak nie mają maski. Aha. No. No dobra. Bo zanim podjedziecie, to wiesz, tak to podjedziemy do was. To jednak to, to jednak to Sandy, czy gdzie? No, bar. Jaka bar? Bar, tam obok rozkrojenia drogi. Dobra, wiem, który. Dobra, no i fajno. Dobra. No, to czyść. Poinformowani, ale jadą na szpital, więc możemy działać. No, czyli standardowo, tak? Tak, tak. Czy co, dwóch zakładników robimy? Kurwa, no się pytasz, oczywiście. Dobra, zobaczymy jak to jeździ. To jak coś to prowadź. Masz chyba kluczyki do tego, nie? Tak, jak najbardziej. No to świetnie, super. Fantastycznie. Rozkrojenie drogi. Spokojnie, spokojnie. Jak tam koni? Kiedy jakiś wypadł? Na Kraków może? Dobra, chodź. Cześć, maseczkę jeszcze na pizdę założę. Chodź, idziemy. Dzień dobry. Witam państwa. Popatrz, wiecie, zakładników. Dobra, zaczynaj. Gdzie to się robi? Tu. Dobra, ustawcie się tam za barkiem. Dobra, zacząłem. Tutaj biorę pudła. Chodź. Ile czasu? Kurwa. Myślę, że jeszcze chwilkę będzie tak. 5 minutek. Dobra. No i elegancko, kurde. To mi się podoba, powiem. Piękna tak, sprawa, piękna sprawa. 3, 4, 5, 6 mamy. Po co mam te ciotki? Chcecie, żebym wam coś zrobił? Jakiś dryn? To najwyżej to możesz na mnie zakuć. Dobra. Ale nie w ten sposób. No. Mogę cię zakuć, jak najbardziej. Nieważne. Przejdziemy nie do pokoju obok. Ostro zaczynasz, Scarlett. Wiadomo. Siwy. Trochę trzeba, nie? Siwy, a ta ci się podobała, ta babeczka w czerwonych włosach? Ta babeczka, wiesz co? Ja tak na niej się spojrzałem, tak ją dobrze obejrzałem, nie? Tak próbowałem pod spódnicę trochę luknąć, ale nichuja nie chciała, że galotowała. Kurwa, siwy! Ale ten, patrzek, a tu kosteczka taka, kurwa, takie małżutka ci powiem, nie? Dobra, nie! Naprawdę? Ajajaj! Ty. O kurwa. Zabierz się, taką widziałem dzisiaj.
powiem ci na ucho. Ze Scarlet stała taka typiara pod tym. Ja się zabiorę ze Scarlet, a ty się zabierzesz za taką drugą jej koleżankę. O. No ja wiesz co, ja to zawsze twój skrzydłowy, nie? No. Jak co to możemy, wiesz co, trochę tu, trochę tam, nie? No, no. To gadane wszystko, nie? Jak tam, Scarlet? Ładnie pachniesz, co to za zapach? Marku, Fatman, LSPD, co tu się dzieje? O kurwa. To jest pomocy! Co tu się witam dzieje? Witam serdecznie! Mamy zakładników! Fatman! Ilu zakładników? Jaki Markon? Fatman! Fatman! Dobra! Fatman! Jak Batman? Pan jest negocjatorem? Co jestem? No czy negocjatorem? No negocjatorem! Dobra! Pieniędzy chcemy! Co tam? Dobra, ilu zakładników macie? Powiedzcie. Czterech! Czterech? Zgadza się! Uhu, co wy? Zwariowali, czy co? No! Dwóch siedziało w barze, a dwóch przywieźliśmy z Los Santos, z dzielnicy bogatej. Dobra, a co chcecie na tych zakładników? Ty. O, gdzie, co jest? Poprawne. Poczekaj. Oj, moment, bo tu kurde, no. Co się z nim dzieje? Udarł no poszedł to. Sobie, nie wiem. Kurwa. No trudno. Dobra, to czekamy na kolegę, czy jak tam? Możemy poczekać, mnie to nie śpieszno. Dobra, to negocjujmy na razie. A ile pieniędzy by dostał z tego? Z czego? Dobra. Z jednego zakładniora? Nie no, chodzi mi tego gościu, bo to on robił tam włamanie do sejfu. Aha, to cholera, no to lupa. A moment, bo... A no tak, przerwano. Cholera, panowie. No nie jest dobrze. Dostałby. Trochę by dostał, kurde. No tak, nie wiem. Moment, poczeka pan sekundę, dobra? Bo ja tu kurde dzwonię, wyłącz telefon. Dobra. Dobra, już! Gleba, kurwa! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Ilu zakładników macie teraz? Gleba, wszyscy Gleba! Halo, halo! 3 sekundy na Glebę! I czterech! Czy zakładnicy cali żywi? CBT, to można wejść zobaczyć! Polegająca na niech powiedzą coś! Zwężenia męskich narządów taki płciowych. Kluczem. Może to obejmować bezpośrednio bolesne czynności. Takie jak gra w wosku. Odzywaj się! Oni chyba są zbyt przerażeni, żeby się odzywać. Panie władzo. Nie no, słuchajcie no. On powiedział coś. O, też powiedział. Dobra, trzeci. A czwarty? Kobieta, poczeka pan pod jeden. O. Słyszał pan? Krzyczy. Nie słyszę, halo. Teraz. Słyszał pan? Nie słyszę, cholera, no cholera nie, a krzyczy tam ta pani? No coś tam mówi, że don't shoot me. Cholera, nie słyszę. O, Marian mówiła? Tak. No trochę chyba nadmiar testosteronu ma, ale słyszałem, dobra. Taki męski głos, cholera. Dobra, za jednego zakładnika chciałbym wolny przejazd moim czarnym Jaguarem. No co tu taki Lamborghini? Tak, Lamborghini. A za od sztuki zakładnika chciałbym 7500. Proszę? Po 7,5 za sztukę. 750 w sensie? Nie no, co pan najlepszego, 7,5. Po ja sztukę. Mam 24 dolary w portfelu. Moment, ja tu spytam. Czy ale mają pieniądze? Chociaż tą szóstkę za ten sklep, co by był od kolegi. Dobra, moment. Da radę? Momencik. Co tu się dzieje? Proszę stąd odjechać natychmiast! O Jezus! Proszę stąd odjechać! Ojej! Nie przejmuje się pan! To on jest ślepy! Dziadek jest niewidzialny. Pan wróci do pojazdu. O Jezu! Ale on jest ślepy!
On kurwa, siku wyszedłem. Dobra, Mary, spokojnie. Do inwalidy celują! Omen! Dobra, panie, tutaj my się zajmujemy! Jadziu, chodź się wezmę, chodź, chodź. Idzie. Kurwa, ziem siku, o, jedzie! Ktoś tam. Dobra, proszę pana, proszę pana. Jedzie już. A ilu was jest na pasniku, proszę mi powiedzieć? Dwóch było. Ten gościu i ja. Tylko, jakby pan mu dał pieniądze za ten sklep. No dobra, zaraz coś wymyślimy. No i fajno. Dobra, to zrobimy tak. Ja pytanko mam. Za jednego zakładnika. Ile maksymalnie za jednego zakładniora? Zakładnika. Proszę stąd odjechać natychmiast. Do mnie ale pan się pyta? Dobra, jedź, bo ja nie wiem, gdzie ten ale czwarty. Ale dlaczego? Bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Do mnie się pan pyta? Odjeżdża pan stąd natychmiast, raz. Proszę halo! Pytań, tylko odjechać stąd, bo inaczej... Gdzie mam odjechać? Zatrzymamy. Jeszcze jestem pan w środku! Nie, pan tam siedzi w tym barze. Mamy, nie do pana, nie do pana. Nie chodzi mi o napastnika. Jedź, tutaj przeszkadzają. Kurwa, silnik nie odpala. O mój Boże. To czekamy na tego koleżkę, nie? Nie denerwujcie mnie, pozwalało dostaneć. Dobrze, dobrze. Chodzę, że pan nie należy się, bo zostaje pan zatrzymany. No silnik nie mogę odpalić. Nie mogę odpalić silnika. Milicjanci tu stajecie. Babka wsiada. Przyjechał jakiś pojazd szary. Czwórka osób w środku. Dobra. Trójka. Słuchajcie, słyszycie mnie? O! Dobra. Jedziemy. Słyszycie mnie? Tak, tak! Słucham. Odgórny rozkaz dostałem, że maksymalnie za jednego zakładnika $500. Nie mogę więcej dać. I więcej nie dam. Nasza decyzja, kurde. Dobra. Zrobimy tak. Za jednego zakładnika chciałbym dwa zestawy naprawcze. No. Pięć chlebków i pięć wody. Ale po co ci ten chleb i woda? Za jednego, a za dwóch chcę 1500. Co pan na to? Moment. Czterech zakładników, za jednego wolny odjazd, to trzech zostaje. Za jednego dwa zestawy naprawcze, tak? I woda i chleb. Woda i chleb, no. Pięć sztuk. A dalej za... A no, za dwóch 1500. Nie, mówię, za jednego maksymalnie 5 stówek dam. Więcej nie mogę, no odgórny rozkaz, pan zrozumie też, no. No to 1000. No tysiaka za dwóch, nie? Dobra, i ten... I jeszcze, słucha mnie pan, uważnie. Słucham. No, żeby no. Te pieniążki z tego napadu były, nie? No kurde, ale to wie pan, no nie ominiemy pewnych rzeczy. No to... To możemy no. Się umówić tak? Proszę możemy powiedzieć. Poczekać, aż panowie spakują po prostu. Przepraszam, czy mogę jednym zakładnika, bo się nie chcę zamknąć? Nie, proszę pana. No jak to tak? Ja pieniądze mam dać z zakładników za całych i zdrowych. No dobra, no. Ale on tu nadaje, nie chce się zamknąć, no. Panie napastniku, proszę nam nic nie robić. Somali dają 10 milionów. Proszę nam nic nie robić. Proszę nic nie mówić! Jestem uzbrojony. Tak, zakładnicy, zachowajcie rozsądek, nic wam się nie stanie. Dobra, proszę pana, przystaję na pańskie warunki. Dobra, wolny odjazd, za jednego, czterech zakładników jest, za jednego tak. Wolny odjazd, za drugiego dwa zestawy naprawcze, pięć chlebków, pięć butelek wody. Tak. Za dwóch kolejnych po $503 za jednego. Tak jest. Zgadza się. No właśnie nie mam i pieniędzy też nie mam, ktoś by musiał tu podlecieć. Cicho tam. Są poważne negocjacje. Dobra. Ja mam zwykłe dwa. Ja mam zwykłe 350. Cicho! Panie czemu nie wszystko? On tego użyje. Nie boję się. Użyję tego. Ale ja się boję, proszę mi nic nie robić. Ale! Składam. Spokojnie, blondyno. Bo zaraz wiesz, będziesz trzymać mojego kija wielkiego. Moment. Ej, panowie, troszkę ciszej, bo ja muszę tutaj na radiu chwilę, dobra? Sekunda. Panie, tylko jest problem. Nie mam pieniążków z tego, ze sklepu. Wiem, powiedział, że zrobimy jeszcze ja raz. Ja mówię, że mam normalne. To jak oficer ma normalne, to mi da tutaj, no. Dwa. A ty mi daj chlebki ja i te wody. Tak, ja ci też dam te pieniądze od razu do nich. Tak, no daj. Zostanie za konikami. Tysiak. Zostajemy? Oskar.
Kurwa. Dobra. Jak się nie uda, to pójdę siedzieć, chuj. Dobra. No właśnie, nie wiem. A to trudno. Nie było. Jak tam, panie negocjatorze, jak wygląda sprawa? Dobra, dobra, bo ja zrobię tak. Włożę wszystko w worek i położę na bagażniku waszego pojazdu. Wychodząc, zgarniecie sobie to, dobra? Dobra. Dobra. Tutaj teraz stanę. Aż ty... Gleba, kurwa, gleba! Tak zróbmy, tak z workiem. Gleba! Dwóch. Korki, dzięki za suba! Witam, słuchaj, pa! 13 miesiąc razem, serdecznie, gleba, czocie. Jeszcze raz wielkie dzięki za suba. Nie pierdol, tylko smaruj chlebek dziemorem. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ręce mi już trochę drętwieją. Nie też. Trzyma, trzyma. Dobra. To bardzo ważne. Dobra, wyprowadzamy ich. Dobra, wychodzić. Pomalutku, panowie. Dobra. I panie. My nie celujemy do was, tylko żebyśmy nie celujcie do nas, dobra? Jasne. Dobra. Kurwa, celować. Ty łazisz? Czy ci pomóc? Tu jeden i drugi nie chce... Dwóch nie chce wyjść z środka, proszę sprawdzić. Dobra, dobra, będziemy tam, zaraz. Dobra. Dobra, podnoszę. Do tego wsiadamy? Nie słyszę, dobra. Biorę worek tutaj. Siwy, bo dostaniemy. Chodź, idziemy, idziemy. Proszę skarbić. No, gdzie jest dwóch zakonników? W barze zostali. Mówili do mnie, strzeli. Z zakonnikami. Byli wysiąść. Pojechali? Nie pojechali. Idziemy tam, bo słuchać. To pani jakoś ucieka za worek. No jedzie pan, jedzie, przyjdzie pan, nie, wolny odjazd, no. Dobrze, do widzenia. Halo? 75 minut prowadzimy no gdzieś osiemdziesiątym sedanem, kierujemy się w stronę Sandy Shore. Taki plan. Jedziemy wzdłuż panorama. Urła! Idziemy! Szybszy mój komunikator. Dobra, ciśniemy! Pamiętam, drugi ochrony na szybkość. Brawo. Powiedz, kurwa! Prawo w kierunku miasta. Los Santos Police Department, obywatelny pogardy w tej sytuacji. Trzyma autostradą w kierunku miasta, będziemy zaraz po więzienia. Zjeść na pobocze, kierowco. Obywatelu, tak, to złapiemy. Wytrzymaj pojazd, nie sobie zrobić krzywdę. Tak właśnie widzę, że coś zjedzą. Nie, ale nie powinien mi robić z tego miasta. Dobra, zjedźmy ten na ostrzu. Myślę, myślę. Nie, jak to jest droga sprawa, teraz za chwilę, o. Niech pan wymyśli o swoich bliskich, panie kierowco.
oni są szybcy na ten, na krótki dystans, to nie możemy tak. Ale rozpędzenie w kół, to może jak teraz zrobisz kolejny taki manewr? Zawraca, jedziemy w stronę Westfucili. Jedziemy tu już i w stronę. Teraz skręcił w prawo, jedziemy w kierunku bogatej dzielnicy. Teraz skręcił boczną dróżkę na Rockford Drive. Przejdziemy się dalej w północnej części miasta. Jedziemy w stronę Wymir. Pojazd skręcił w lewo, jedziemy w... Kurwa, no nie zgubi! Jedziemy pod prąd, pojazd minął pod jaki prąd? Kobieto, to są światła czerwone. Dobra, napierdala mi chuj! Za chwilę będziemy mijali bank. Woo! Ale było ostro teraz. O kurwa! Odmawiam, jedziemy dalej, jedziemy bezpieczni. Pojazd skręcił w lewo. O kurwa! O, tak? To znikniemy w ogniu chwały. No kurwa. Chuj to. Co się stanie? Muszę wiedzieć. Przepił ostateczność. Będzie palił się? Nie, no, wypalił się, teraz się wyłączy sam. I pojazd jest dosyć obity. Jeszcze jeden wypadek i raczej... Gdzieś na jakiś parking musimy jechać. Uczne uliczki już. Jesteśmy w centrum miasta, jedziemy w stronę Komendy. Teraz idzie w stronę Mostu Komendy. Dobra, kurwa, Geronimo! Dobra, szefie, wszystko na jedną kartę! Seta, seta, kurwa! Pierdalam, ile fabryka dała. Wiem. Jedźmy na ten. A, dawaj. Przez most, bezpieczny bulwar. Kręciliśmy w prawo. Dwa. Jesteśmy na obwodnicy El Rancho Boulevard. Kurwa. Idziemy w stronę Cidad Juarez. Idziemy wzdłuż El Rancho Boulevard. Muszę zapierdalać przed złota. Dobra, nie wiem, no musimy jakoś... Pojadę się, jeden znak i kaput. Idziemy w stronę doków. No nie mam co, kurwa. Jakby ich tu zgubić. Wiecie, gdzie... No, zaznacz. To zaznacz, albo coś. Pojazd nie zatrzymuje się, przyjechałeś w pierwszy. Tym się udaje. Jedziemy dalej, tutaj, nie tutaj. Dobra, tam są goście z długimi. Ale tam są goście z długimi. To będzie głupi pomysł. No, to będzie twój głupi pomysł. Dlaczego to po tym, jak skręcił w lewo. Ja pierdolę, dobra. Tak, wszystko na jedną kartę kładziemy. Wjeżdżamy na doki. Ty, oni idą po drugiej stronie. Kurwa, mogliśmy zakręcić. Jedziemy wzdłuż Signal Street, wjechaliśmy na Town Street. O kurwa. Łoś, poczułem deszcze. Nie no. Wjechaliśmy na Ellison Island. Wjechaliśmy do doku. Chuj, no nie wiem, nie wiem, kurwa, jak się pływało, którym mięśniem? O chuj. Dało. Wypad, kurwa. Przykro mi. Niestety. Tak to się robi! What's going on? What's going on? Kio! Mr. Dorian win the fight! Kładziemy. Wjeżdżamy na doki. Teraz idzie pod... Oni idą po drugiej stronie. Kurwa, mogliśmy zakręcić. Jedziemy wzdłuż Signal Street, wjechaliśmy na Town Street. O kurwa. Łoś, poczułem deszcze. Nie no. Wjechaliśmy na Ellison Island. Wjechaliśmy do doku. Chuj, no nie wiem, nie wiem, kurwa, jak się pływało, którym mięśniem? O chuj. Wypad, kurwa. Przykro mi. Niestety. Tak to się robi! What's going on? What's going on?
KILL! MR. DORIAN WIN THE FIGHT! SHA! Jak ci kurwa wyłączę syren? Nie ma się. Ta! Pasy zapniemy. Kurwa, jak się wyłącza ta strona? Nie wiem. Nie działa. Kurwa, wyjął. Gdzie tu jest? Przycisk. O, udziała. Witam serdecznie, detektyw Rutkowski z tej strony. Skąd pan jedzie? Witam, witam. Jeszcze raz, może pan powtórzyć? Skąd pan jedzie? Jadę właśnie z oczyszczalni kamieni. Mhm. Dobrze, może pan jechać. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. 201, 201, 200, code 6, thank you. Halo? Halo, halo? Spierdoliłeś? Kurwa, dostał... ten blondyn tak dostał kurwa z pół obrotu ode mnie, że nie wiedział co się stało. Radiowóz mu zajebałem. Stary, siedzę kurwa w wodzie, przyczepiłem się do balisady i... lata obok mnie jakiś helikopter czy inny gówno zdalnie sterowane. I chyba mnie nie widzą. Nie wiem, kurde, dlatego. A ty tam jesteś? Tam ma... No ja tam jestem, cały czas w wodzie jestem, ale kurwa, mnie nie widzą. Kurwa, wodoodpornego masz telefona. No bo ja się do balisad sobie przyczepiłem i jestem nad wodą, więc lajtowo, nie? Dobra, ja mam radiowóz, więc mogę podjechać jakoś, nie? Znaczy oni tu dalej są, bo słyszę jak bomby lecą i poczekam tu jeszcze z 10 minut. To poczekaj 10 minut. Spotkamy się. Ja gdzieś. Słuchaj, ja jakoś przebiorę się i radiowóz schowam. Masz pieniądze? Masz pieniądze? Te no mam hajs, no cały, mam zestawy naprawcze hajs. Ale i wiedziałem, że już po tym uderzeniu to będzie klops, nie? Bo pryknął, zadymił nam. Tak, ale to ty, co z tym, co z tymi pieniędzmi za napad sam w sobie? Podobno mamy, teraz jak uciekliśmy, to napisał mi ten gościu, że mamy wrócić jakby tam później, jak czas minie i on nam da zrobić. Okej. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. Tylko wiesz, to będzie kilka godzin globalnych i tak średnio to... No to jutro to zrobimy. Mamy jeden jakby free, nie? Tak, wiadomo. To się wyciągnie tam, czy poprosi się tego Lukasa? No, dobra, to ja ten. Ja jak tutaj już odjadą wszyscy, to podam ci lokalizację i podjechałbyś tu po mnie. No, podjechałbym. Schować radiowóz, nie? Teraz schowaj radiowóz, przebierz się i ten, i znajdziesz jakiś wóz i podjedziesz tu po mnie. Bucza Majna dodaje? Ja powiem, że na rybach byłem i czy coś w tym stylu wymyślimy. Dobra, 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 na razie. Dobra, to jak... Feniks oddaje. Noise. Kurwa, ciężko im uciec. Muszę jakoś się z Omenem skontaktować. Kurwa, zadzwonię do tych, że odbicie potrzebne, bo... Kurwa, muszę zobaczyć powtórkę, bo... Jak się, kurde... Zacieszyłem, że...
Co to? Pokaż ustawienia graficzne w GTA, na ultra wszystko mam. SMS. Zapominam z tymi pasami. Kurde, ale udało się. Ale miałem z tym kijem zobaczyć tego szota. Musimy odbić omena, kurde. Andrzeju, spokojnie, niedługo będziemy też grać w Armę. Będziemy mogli dalej cisnąć, kurde, w berkacie, siebie nawzajem. Jak dzwoni telefon, to go nie widać. No to jak mam go odebrać, bo nie rozumiem, kurwa. Coś jest popsute?
To nie czaję w takim razie, jak to zrobić. Jak go nie widać, to jak mam odebrać telefon? Jakiś skrót pewno jest klawiszowy. Znaczy nie skrót, albo pewno wpisać trzeba. Wyciągnij. Albo odbierz. Albo po angielsku, kurde, pick up. Pick up telefon. Ty, tutaj miałem przyjechać. Spadinio? Radiolkiem? Ja pierdolę, no i mnie przestraszył, kurwa. Prezent przywiozłem. Ty. Kurwa, siema, mordo. Siema. Pachnie lotkiem. Który to ty? Pachnie. To ty? Ja, inaczej tu, wyglądasz. No, bo ja się ukrywam. Od 4 dni jestem poszukiwany. Już? A co się stało? No i to tak konkretnie. To przez całe miasto mnie szuka. No najebałem, są parę razy na padziki jakieś takie, wiesz, rzeczy, ucieczki. A będziesz tutaj na dłużej? Tego... Zostaniesz tutaj? No tak, siedzę tu. No kurwa, no i to mi się podoba. A ty też padasz na stałe? To jak za starych czasów, co? No jak? Kurwa, no coś tu pięknie. Próbuję kombinować, ale na razie ciężko o ludzi. Można coś powalczyć, w sensie no, podziałać. No, a jest, no, jest tutaj jakieś te? Takie możliwości, jak wtedy żeśmy byli na stanie wyspa, że się te auta i te wszystko? Nie, to jedynie... Wiem, a będzie można... coś takiego? Bo to musi być... Można nie, dostać... No właśnie są niby te jakieś tam kartele, frakcje, no, takie rzeczy, ale to nie, nawet jak masz kartel i masz jakiś narkotyk, to nie masz chaty inny. I co no, to? Od ciebie? No możliwe. Może, że siwy chyba ze Scarlett. Czyłam! O, są. A, no ode mnie. Ale siwego i Scarlett to kojarzysz, nie? Co ty masz, kurwa? A, spoko. Zagacie, kurwa. Ha, zajebiste, ja, kurwa, w panterkę. Cieleweczka. Czym ty żeś no to, kurwa, jest siwy. To jest Spadnio, kurde, to Spadnio kojarzysz. A Scarlett, czy ty poznałeś Spadnio? Tak. Tak mi się wydaje, że tak. No i elegancko. Patrz, jaki radiowóz zajebany. Ja to nie zawodu mogę z tych jego spodni, nie? Bez kurwa, panterkę! W ogóle, siemano ziomuś, ja tu jestem, kurwa, Dimitri. Siema. Witajcie, kurwa, tu. A my się chyba nie znamy. Byłeś na... Cześć. Byłeś na tej? W kartelu? Nie witam panią. Był ten pan tutaj w kartelu? Bo ja go chyba nie kojarzę. Nie. Taki ziomek. Ale ogólnie no, wcześniej na tym, tutaj na tej wyspie nie było go. Mhm. A to nowy jest. Wszystko co się działo, to jakby na tym co byliśmy niedawno, to nie ma, wszystko tego nie ma jak, nie? Czyli tego nie ma, tego... Stąd tylko stąd. Czyli za nas... To dobra, dobra, się dobra, rozumiem. Na tym, że byliśmy razem w ekipie i tak dalej. Strony! Dobra, dobra, w początku to będę wiedział. No i... Sorry. No, tak to wygląda. Dobra, no to super, to dzięki, że mi powiedziałeś, bo w sumie nie wiedziałem. No dobra, to elegancko. No, ale to mówisz, że no, kurwa, no to można coś no podziałać w końcu. Trzeba, ale... trzeba zrobić full Ameryczkę, w sensie ekipę full Ameryczka. Ej, co te telefony? W końcu jest wibracja, czy to jest? No i nie odpierdalać takich, wiesz, ciągłych no, napadów i innych rzeczy, tylko no, Ameryczkę zrobić. No to wtedy masz szansę, że dostaniesz właśnie, jak tam napiszesz, że dostaniesz jakiś tam właśnie na przykład kartel, dostęp do narkotyków, czy do sprzedaży broni. No ale, broni, ale żeby coś zrobili tak z tymi chociażby autkami, nie? Żeby tam cokolwiek, albo żeby schować było tam, to było spoko w miarę zrobione, bo się wchodziło, to było się takim wyjątkowym, jak się to miało, nie? To można było się o to starać. Pamiętasz tam, a, znaczy no nie, no, nie pamiętasz, no ale to mogło tak być. Znaczy nie? No tutaj też na przykład jak dostajesz te narkotyki, to masz chyba na zasadzie takiej, że ty musisz dać komuś dostęp, żeby mógł wejść, ale chuj się opłaca, nie? Jest chyba z sześciokrotność tego, co normalnie na samej marihuanie, nie? Na marihuanie zarabiasz, nie wiem, maksymalnie chyba $6 za grama, no to jest bardzo mało. O, tutaj to się możesz, panie, czuć wyjątkowy, jak pan taki samochód na własność masz w tej chwili, kurwa, bez kitu, nie? No, widziałem ceny. Ja to na własność o takie lubię, a tutaj się, kurde, nic nie płacisz, ale... No, my, ale on śmierdzi loczkiem jak chuj, nie czuję tutaj, kurwa, jego... Zaraz. No, to powiem ci, dobry masz nos! Radio Lalaski? Ta. No, ja tą radiolkę, to ona mi się po nocach, czyli bez kitu. Zaćmienie, o. O kurwa, loczek jak chuj.
Wak, jak pierdoli nim tutaj, on kurwa używa tego Jamesa Bionda tego za 7 dolarów tam kurówki. Także można coś pomyśleć, no jest tu ekipa jeszcze tam Carbonara. Też jest? Silny, Carbonara jest jeszcze? No silny właśnie, wiem, coś tam mi messengerował. O kurde, no to można pomyśleć. A są tutaj ci Ruscy? Bo ja słyszałem, że... No podobno są Ruscy i podobno już chcą mnie dojebać, ale... To no wiesz, to, jak, wiesz, jak to no to dojeżdżamy, tak, kurwa. Jak my byliśmy jeszcze tutaj cały czas, to Ruscy kurwa jak się pojawili, to przyszli do mnie, jak kurwa dziś pamiętam na chatę, ich zaprosiłem, przyszli kurwa, wchodzili w dupę, wiesz, no ja ci żołnierze, że dam, że dam pomocy będzie trzeba i tak dalej, wiesz, lizali dupę, czego z bez kolejki, wtedy wszystko trzymaliśmy przecież. Ja mu przyłożę, nie, miesz, jak nas nie było. Nie doprawisz, tabletki ci dam jakieś kultarto chyba, wiesz? Nie, bo masz może nas... problemy z łączem albo coś. Tak, ja... Ty, ja nie chcę nic mówić, słyszysz? Ja nie chcę nic mówić, ale Ameryczka tam na wodzie dalej, kurwa, pewnie dryfuje tę motorówkę. Tak, no niech dryfuje. Porwali mnie i tak kozaczyli strasznie, że no mówię, jak teraz ruskiego spotkam, to mu rozpierdolam czacha od razu z miejsca. No i elegancko, kurde, no dobra. No my też jeszcze bawiliśmy, ganialiśmy z nimi się jeszcze trochę, co? No, numer ci podam. Podaj mi numer, zapiszemy sobie numery. Green jeszcze jest. No trochę o. Osób jest, nie? Don Grande jest. O, no. Grandziosz, kurde. No to się nie bardzo. Jest Luciano. Luciano, Luca, Luciano. Podobno. Ale Luca rozprowadza coś poważniejszego? Nie mam pojęcia, ja tylko słyszałem, że podobno jest, ale czy to prawda, to nie wiem. Dobra, podaj mi numer z Padinią, napiszcie SMS-a. SMS się pisze uchem? Kurwa, wieba literego. Tak chciałem go odbić. A to jest terytor? Terytory? Teromen, no. 700? Omen. 700? 700, 953. Na pod ten sklep. Jak ten stary tam wszedł do tego sklepu i celował do mnie z keczupu. Mogłoby go tam nie być. Ty mówisz o Terym od tego, nie? Tu się dobrze bawią z tymi sklepami, napadają w płetwach i celują do ciebie kurwa palcem i tak zawijają hajs, nie? Bezklamkowe napady, bez kitu. Dobra. 9242, tak? Tak, tak, to. To mnie tam kurwa nie pomyl, bo ja z tamtymi ruskimi podróbami to nie jest podejrzane tego. Pod tą kurwa, no właśnie, właśnie, ty masz Wasilii. Dmitry, kurwa, nie Wasili. A Dmitry. Nie obrażaj, proszę. Dobra, Dmitry. Wiesz, bo u nas w Rosji to są, że tak powiem, są dwa rodzaje ruskich. Jedne biedaki, wiśniaki z Kołyny, czyli oni zapewne. I burżuazja, kurde, z Moskiewska, czyli mi. A to po czym rozpoznać? Da! Tajnis! Piąty miesiąc! Siema. Witam serdecznie! Wróciłam do domu, żeby udostępnić subskrypcję. No i elegancko. Oddasz Hondę? Kappa jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. I po akcencie, tam ci nie umiał nawet dobrze po rosku. Bardzo dziękuję, no. Ale Scarlett jakaś taka, kurde, najwyższa. Ale Hondę potrzebuję. Bo ja zawsze na siebie, tutaj. Dorian zawsze na no. Zacznę ja tu nawet nie znam tamtych rusków. Bo ja jestem z wyższych sfer, wiecie, chłopaki. Widziałem jednego Ruska, to mówi, że z Rosji pochodzi. Mówię do niego po rusku, a ten ani bo ja nie moje kurwa, no to ja nie wiem jaki on ruski, chyba że tylko w dowodzie. Chyba że w dowodzie. Podnieś rączki. A gdzie ty byłeś? Aha, bo ty na Sylwestrze byłeś jeszcze. Ty coś tu się. Ale co? Karle. Co? Podnieś rączki. To co, jakie masz w ogóle plany? Ty tak chcesz przyjeżdżać cały czas, czy znowu poprzyjeżdżasz 3 dni i powiesz... Ale nie ten. Ja? Kutas z dupy, no nie, ja. No nie, a, ty. Nie, nie, ja no, będę, no. Ja będę. Ja to będę teraz tak. Jak mi nie będzie jeden dzień, to będę drugi. Tak sobie rozplanuję. Ale tutaj jest kurde progres, no możliwe, że tutaj coś się pojawi. Nowego. Chciałbym, żeby było dotrzymane to, co tam mówili, kurde, Don Luca Luciano, że to, żeby to wszystko było, to, co ma być, nie?
troszkę tam, wiesz, pogadało się i niby ma być fajnie tutaj, no. No najważniejsze to jest jakby tak po staremu było. Stara ekipa i przy tym, żeby dobre były, kurde, tutaj technicznie. Stara ekipa sprawy. I żeby były jakieś, tak, techniczne i żeby też były jakieś fajne ekipy, które będą... Nie wiem, czy będzie można coś współpracować. No, żeby się nie spinali zaraz i tu... Co to my? Kurde, żeby, wiesz... Żeby było elegancko. Tylko loczek tak lubi, tylko loczek tak lubi, uwierz mi, na razie z tego tutaj. No, zobaczymy jak to wyjdzie. On to jest ten, w porządku, akcji. Nie? Ja bym na twoim miejscu... Jak ty masz na imię, kierowniku? Ja? To jest Dorian. Tak, ten Dorian, to jest Wade. Ja bym na twoim miejscu dla niego te portki zostawił w tej radiowozie, wiesz, bo on to lubi gruz rzucać, takie, wiesz, buldupy ma, to akurat masz takie przewiewne te majtochy, to by mu z nogawki wyskoczyło od razu, nikt by nie zauważył może, nie? Pan Dorian, dokładnie koneser, muszę się ustawić tutaj w towarzystwie. Będzie mi się, ja mam dobre nadzieje, nie? Jak będzie jak po staremu, to... Ogólnie... Dorianek, dawaj tylko znać wcześniej na tym... Na rządowym. Tym. No, teraz porusimy naszego rządowego z powrotem i będziemy się ugadywać. Tak, dokładnie. I no, ja będę codziennie praktycznie... Będę teraz tutaj będę starał się być codziennie od 18 czasu godziny. No, ja pewnie... Bo ja ten... Bo tutaj to ogólnie... Też żeby nie zrobić takiej sytuacji, że będzie znowu, kurwa, ekipa 20-osobowa i wszyscy, wiesz... Wiem o co chodzi, żeby dobrać ludzi, nie? Tak, żeby byli po prostu byli aktywni, nie? Nie wiem, 6-7 aktywnych osób i chuj. No dobra, no i elegancko. Tak po 5, tylko można latać. Dzisiaj no to w sumie całą na... ja, ty, Omen, Scarlet i nikogo z ekipy nie było. No nie no, zresztą nie ma więcej osób, tak ogólnie osób, z tej starej ekipy to jest, no jeszcze jest, kurwa, no mówię, silny, Adrianek jest, Otery, Carbonara, no to wszystko przecież stara ekipa, nie? No. Ale to są ludzie doświadczeni, to nie? Jest. To są kurde. Ale to wszystko to jest to takie zasadzie, że no jak my wszyscy razem będziemy, no to nie ma sensu, nie? Dlatego tak już trzeba. Czy będzie trzeba się podzielić? Ale też będziemy się pewnie zmieniać w czasie, nie będziemy mieszkać w tym samym czasie i tak dalej. No trzeba policzyć z Padinią, wiesz, ile ludzi. Bo tu jest tak, że wiesz, tu działa to na przykład tak, że nie zrobisz napadu na bank, jak nie masz gościa, który jest w szajce, czyli który otwiera zamki. Czyli na przykład jesteśmy załóżmy jedną wielką ekipą, nie wiem, 15-osobową, ale jesteśmy podzieleni na jakieś grupy. Jedna grupa na przykład, nie wiem, ma szajkę i inni mają handel bronią i musimy ze sobą współpracować, bo jak na przykład, nie wiem, oni nie będą z nami chcieli współpracować, to nie będą mieli broni, ale w zamian za to my nie będziemy mieli napadów na przykład, bo nie będziemy mieli kim otworzyć zamku, nie? Ale może z drugiej strony porwać na przykład gościa, nie? Który otwiera i go zmusić do otworzenia. No. To jest mnóstwo kombinacji. O, zdybek. Podoba mi się takie podejście. Jeszcze, teraz jest przestój w nadawaniu tego wszystkiego. Chat go arma. Będzie arma, będzie więcej. Ma to być podobno. No, podoba mi się to. Bardzo jest cieszy, dybek. Zachęcasz mnie. No i trzeba zrobić klimatyczną ekipę, nie? Zbyszon króciutko do wkrótce. Wkurwiają cię auta, stroje i tak dalej. Nigdy ich nie ma, nie? Ameryczka, Ameryczka. Raz do roku się pojawiają. Nie wiem, to no dobra, to jest dobry pomysł z tymi szajkami, żeby to podzielić. Jedni na przykład to, jedni tamto. Dobra. A czy wiesz, może być tak, że na przykład jeden, na przykład jeden z nas, na przykład nie wiem, ktoś się stara o gościa, bo w szajce możesz być z jedną osobą może być w szajce chyba nawet. Więc załóżmy obie szajkę, a pozostała szóstka na przykład, żeby się... Załóżmy jest nas 7. To 6 osób może mieć przykładowo, jakby się udało wywalczyć jakiś tam, nie wiem, czy z narkotykami. To 6 osób ma to z narkotykami, a 7 osoba ma na przykład, może mieć szajkę, nie? On wtedy nie należy jakby do ekipy formalnie, bo jest tym od napadów, ale może z nami latać, nie? To nie jest zakazane. Więc teoretycznie, no, możesz to miksować, nie? To po zaćmieniu się spotykamy i coś kombinujemy? No tak, no możemy. No i dobra. No to elegancko. Dobra, ja zamykam oczy. Ja też. Dobra, to zaćmienie. Szerokie drogi. Zaćmionko. Disconnect. Czyli te zaćmienia są automatyczne. Kurde, mieliśmy radiowóz, a ten radiowóz był dobry.
ten radiowóz był dobry. A czy te 64 sloty, kurde, czy to działa? Bo troszkę te 32 to... Mówisz baloniarz? Widziałem baloniarz, kurde, widziałem. Maxi, no ja zobaczę, kurde, zobaczymy zresztą, kto będzie grał tutaj. Silny dzisiaj wszedł na czacik, to mam nadzieję, że się pojawi też na GT. A, zobaczmy tą powtóreczkę. Nie no. Wjechaliśmy na Elysian Island. Wjechaliśmy do doku. Kurde, nie wiem, kurwa, jak się pływało w tym miejscu? Pas, zanim odpiąłem pas, no, chociaż szybko to zrobię. Jaki kurwa półobrót zrobił, nie? Tu nie chcemy jej przejechać, tu zahamowałem, nie chcemy jej przejechać, nie? Tu zahamowałem i tu pojechałem. Wypad, kurwa. Przykro mi. No tu już nie udało. Niestety. Tak to się robi! Piękna sprawa. To był loczek? No cóż. Cóż. Życie. No ty się czujesz. No jak to? No emocje sięgają zenitu, Multigrossa. Emocje sięgają zenitu. Kiedy arma będzie? Tydzień, dwa, no. Wbijaj tu, zacznie trwać 10 sekund. A to nie wiedziałem. To tam na grupie żeście dodali? Czatownicy. A mogę wam pokazać ostatnio, co wrzuciliście? A, coś tam wrzuciłeś, dobra, zaraz zobaczymy. Tylko jak się zaloguję do serwera, to... Wchodzę na serwerek już. Wchodzę już na serwerek. Taka godzina, że powinno być w miarę. Dobry Janusz. Jak tam? Interesy się kręcą w warsztacie? A kręci. Jakoś właśnie jadę zobaczyć, bo powiesili reklamę i chcę zobaczyć. O! No podobno już jest, dlatego chcieli zobaczyć, jak to... Czy jest krzywo, bo jak kurwa krzywo, to im nie wiem, nogi z dupy powyrywam. Co na pewno? O! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry. Czy czekamy na resztę? Jak wyglądam? Potrzebuję opinii kobiet. Gdzieś? Ale poważnie? Mhm. No i gdzie? Tam się jadę, podoba. Jadę. No chodźcie. To co? Czekajcie, panowie. Panie. Niko. Dobra, jesteś. Zbyku! Sorry, to idziemy po moją taktyczkę, idziemy dalej. Jeszcze raz, bo nie usłyszałem. 440 minus 150. No, czyli ciebie. Krótko i na temat. No i super. To ty co, oprażony? O? Dziękuję bardzo. Dziękuję. No. Fajne spodnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Dorian. No. Teraz jest chyba ten resecik tak zwany. Jak to? Napełniło wszystko, więc możemy napełnili się kasy, więc możemy iść tam, wiesz. A, ten dostać. Ja tylko... Tak. Jedno zasadnicze pytanie. Siema szefie! Tak? Czemu odjechałeś bez mnie, jak już teraz, bo ja muszę coś załatwić. Nie wiedziałem.
co? Tu... Kurwa, jak nie wiedziałeś? Zauta podbiegłem, a ty kurwa mi sprzed nosa. Musisz zobaczyć to z mojej strony. Chodźcie tutaj na bok, żeby nikt nie strzał. No kurwa, roboci. Chodź tutaj, spadnie. Dobra, musimy podjechać przede wszystkim pod ten hajs, nie? My musimy odebrać jakby hajs napadł, nie? Bo wtedy jakby wyrzuciło jednego z naszych. A, no. To wtedy na pewno. Juna! Dzięki za host. Witam serdecznie. Ale ten taki dziękuję bardzo. Za 62 widzów wysłanych tutaj na kanał. Niedaleko widzisz. Hościk! Hościk, aż tak kurde podziękuję za subika normalnie. Dziękuję bardzo. Pojedźmy. No to jedźmy, chodźcie. No ale gdzie tak. Gdzie chcesz jechać po to siano? Na komendę? Na bar, na rozdwojenie. Na bar przy Sandy. Dobra, to chodźmy. No to czekajcie, to chodźcie na parking, bo ja mam samochód. Dobra, no właśnie. Na bogatości. A powiedzcie mi, gdzie te pieniążki brudne, kurde, co z nimi? No musisz można je przetrać, nie? Dobra, ale można je normalnie, czy trzeba komuś dać? Możesz normalnie. Dobra, to zaraz zobaczę. To zaraz zrobię. Ja nie czytaj, mogę do domu sować, nie? To potem podzielimy kurwa, to wszystko. O kurwa, jaki rock'n'rollowiec. Siema, zagrasz na gitarze? Shit. Hey, you are more... O kurwa. O kurwa, wszystko w porządku, ty! O kurwa! Ty, co się stało?! Jej, Spadinio! Ale go... Wyjebał jakiegoś chłopa rozstrzelali. Ty, co to się stało? O kurwa. Ty, co się stało? Która strona pobiegła? Teraz jest katastrofa. A ja nie wiem, ja byłem skierowany do stacji. Stacji. Co się stało, cholera? Jakieś strzały były, uciekliśmy! Radio taxi. Dobra, co tu się stanęło? Wszystko w porządku? Cześć, Janusz. No panie... Dobra, jadę. Halo? Halo? Co jest? No, bo mnie... Ja pytam DIVIDY! Się na gitarze. Witam serdecznie. Dobrze, jak to wszystkiego był? Wszystkiego najlepszego w nowym roku. DVD. Witam serdecznie, drugi miesiąc. Wyłania się tier drugi. Sławiutko coś. Koneser. Witam cię DVD, witam serdecznie. Jak tam, co tam u ciebie? Pamiętaj dzień sportu. To co, on tu podjedzie pod nos? A możesz zrobić dzisiaj, słuchaj. Proszę pani, ale ten pan krwawi. Co mówię na środku? Moment, tak. Albo coś, żeby pomóc mu tutaj? Ty, jest GTA, jest DVD. No, poważna tu jest, widzę, sprawa. Kurwa. Gdzie pan dostał, pamiętam. Proszę pana? Ciężko zapomnieć. Zawsze jak DVD się pojawia, to zawsze mi się przypominają dobre czasy. Jak ty kulą dostałeś? No. I fajnie. Ja ty na pasach z bronią, co tu się dzieje? No. Halo? Halo? Halo! Nie, no. Dwójkę masz, wiesz? Ja musiałem się ulotnić stamtąd. No ty, a co to się stało? Kto to był? No bo ja nie wiem, kto to był, ale gościu mówi do mnie, znaczy ja do niego mówię, bo wygląda jakiś rock'n'rollowiec. Ja mówię, weź mi zagraj na gitarze, a on mogę zagrać na twojej starej. No to wyciągnąłem klamę i biorę gitarę. Dobrze, kurwa, króciutko. Krótka piłeczka, kurwa, podjedziesz pod nas? Gramy do jednej bramki, idę po furę na parking i zaraz. Dobra, to my tu czekamy na rogu. No. Dobra. O! Trzeci poziom!
A jednak! A jednak! Kurwa! No szanuję, respektuję, no, wsparcie. Szanuję, respektuję. DVD. Nie chcę nic mówić. No to w sumie historia. Ale za twojego pół bitcoina, kiedy wtedy stał po dużą sumkę, no można powiedzieć, że nawet kupiłem sobie wtedy nie całego chargera, ale jedną czwartą. Właśnie! To są łeb. Trzeba ten, zaraz trzeba tego. Podjedzie pod nas, wsiądziemy i te pieniążki brudne się schowa. Ej, ale jesteśmy tutaj w czwórkę, jak nie pojedziemy. Nie, no spoko. Będzie osobnym zawodem. Spoko, spoko. Taka bo. Nie za dobrze. Pomogły, pomogły. Ej, chodź po tatę, co? Dorian. Dobra, chodźcie. Lecz dostanę odbiór. Słucham? Chodź, 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 chodź. Do pan coś do mnie mówił? A weź go, zawieziemy. A? Co jest? Dobra, pojedziemy. Podskocz sobie, blondyn. Oskar, podskocz. Oskarek, podskocz. Ja też podskoczę. Na zasadzie. Telefon? No mów. Ej, psy mi auto zarekwirowały, kurwa, przypał. Co ty mówisz? Ale na stałe? No. No nie wiem, bo ja jestem poszukiwany, oni mają już mój dowód, teraz mi auto zajebali, muszę się w końcu zgłosić na komendę, tylko że jak się... A wiesz co jest najlepsze? Że dzisiaj byłem 10 lat w więzieniu, na lewym dowodzie jakiegoś typa, nie? Jeszcze raz powtórz tym 10 lat, co byłeś? Siedziałem 10 lat na innym dowodzie dzisiaj. O kurwa. Ły, no to elegancko. Dzień dobry dzieci, dobra, uśmiechnięta buźka, jak tam po dobra, my jesteśmy pod Meliną tutaj, tą główną, nie? Buźka. A, dobra, no to zarobimy. Dobra. Unikać piłem tego, żeby wyszło barierce do góry na butelkę, ale potem się zorientowałem. Kurwa, DVD, nie pierdolisz się. Beniek, 27 miesięcy! Ojej, ty też jesteś bardzo długo, Beniek. Witam serdecznie. Ej. Elegancko. Drogie cię mieszkanie. Elegancko. Bardzo dobrze. To jest chyba jedno z bardzo dobrze. Tak. Spokojnie i dobrze. Może, bo wszystko drogie w tym kurwa mieście, no. A ile tu wynajem kosztuje? Raczej to się mało zarabia, nie, że wszystko drogie. Ciano. Okej, okej. Zależy na patrzeć, nie? Ja zrobiłem dwa kursy na Narwalu dzisiaj, z czego wydałem, no, to zarobiłem z tego bywa, jakieś, nie wiem, 8 stówek, a wydałem 4. Ale mówię, no, elegancja Francja. Dużo. Bogaty człowiek. A ja nadal w tych mówię, klapkach, no, chodzi, zastanawiam się to. Mi się wydaje, że te klapki to one najciemniej... drogie muszą być. Nie, no to najciemniej pod latarnią to jest taka, wiesz, przykrywka. Alina! Klapen cię Alina! Alina, no, kurwa! Otwórz! Chyba, że chłopak po prostu lubi przewiewny, jak jest przewiewnie, bo nie wiem, też tak może być. Będziemy tu stać. O, rower. To zamknięte? Elegancja. O, łańcuch spadł. No, mój rower i nie mogę na niego wsiąść. Jest. Ła, kurwa. Tak drogi, nie? Uważaj, same dziady. Wiesz co, już powoli zaczynam. Sam wodzie, znowu wiesz, się Don wykupny. Cieszy w tym biurze dwóch dziadków, ja mówię. To nie zero, powrót starca. No jeszcze ten dziadek, co z nami jeździł przecież, nie? I ta babcia. No tak. Tu kolejny jakiś. No to o tych mówię. A to o tych, no to tak. Myślałem, że jeszcze o innych. No po moją dalej. Ojej! Z nami też kolejni. Że wie, bo to jakiś gangster. Narody. Ale jak się człowiek młodo czuje dzięki temu. Mówię pod domem, on jebał. Nie, nie, to ja się boję, nie idę tam. No ja już czuję oddech starości na plecach, tak wiesz. O tak, bo ty już w ogóle to taka już stara jesteś. No. W ogóle jedną nogą w grobie. Wiesz, a w ogóle co, że tak naprawdę nie było?